Obecnie na terenie Wejherowa funkcjonuje 31 kamer, którymi dysponuje Straż Miejska. Jeszcze w tym roku system monitoringu będzie dostępny także na Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Wszystkie statystyki, wszystkie badania wskazują, że miejsca, które objęte są monitoringiem, zdecydowanie poziom bezpieczeństwa w nich się poprawia. Przestępczość w pierwszym etapie funkcjonowania spada od 30 do 40%. No i zachowania, które są zachowaniami nieakceptowalnymi, chuligańskimi, po prostu w tych miejscach przestają mieć miejsce. To potwierdza Straż Miejska, która od 9 lat sprawuje pieczę nad miejskim systemem monitoringu. Jedna kamera to co najmniej 20 strażników czy policjantów, bo monitoring ten działa całą dobę na okrągło i jeśli nawet strażnik obsługujący czy operator monitoringu nie zauważy danego zdarzenia, to następnego dnia możemy wrócić do tej sytuacji, możemy sobie ją odtworzyć i na spokojnie przeanalizować. Monitoring uliczny nie tylko sprzyja strażnikom, ale większe poczucie bezpieczeństwa mają również sami mieszkańcy. Każdy, który wie, że na jego osiedlu jest kamera, czuje się bezpieczniej. Wie, że majątek jego jest pilnowany, wie też, kiedy on śpi, nawet jego samochód zaparkowany na parkingu stoi bardziej bezpiecznie. Dzięki kamerom wykryto sprawców bestialskich zachowań, jak na przykład morderstwo, poprzez kradzieże, aż po nietypowe sytuacje. Zanotowaliśmy pod kamerą ulicznego monitoringu, jak dealer narkotykowy umawia się swoimi klientami, wysyłając im SMS-a, który wysłał, że ma za chwilę pojawić się przy tunelu na ulicy Świętego Jana. Oczywiście on się pojawił, my też pojawiliśmy się, a że mieliśmy zabezpieczony materiał dowodowy, no nie było żadnych wątpliwości, że jest sprawcą tego wykroczenia. Za tym poszło oczywiście przeszukanie mieszkania. Policja tutaj dokonała czynności procesowych. Władze miasta podpisały porozumienie z firmą Konverga, która zaprojektuje oraz rozbuduje monitoring na terenie Wejherowa. Przechodzimy z metody analogowej na metodę cyfrową. Zwiększamy, rozbudowujemy o możliwość dostawienia 32 kamer, czyli razem będziemy mogli obserwować z tego systemu 64 kamery, plus dostawiając elementy będziemy mogli to poszerzać o następne. Koszt realizacji umowy wyniesie 237 tysięcy złotych. Kamery rozmieszczone w pobliżu dworca PKP i Filharmonii Kaszubskiej będzie obsługiwała policja, a kamery w centrum miasta Straż Miejska. Budowa systemu pozwoli oglądać obraz poszczególnych kamer zarówno ze stanowiska policji, jak i Straży Miejskiej.